Jola Kolano, witam Was w programie O co chodzi? Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityków. Któż powiedział te kontrowersyjne słowa? Otóż nie kto inny jak Margaret Thatcher, która w tym roku ma zostać uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. W naszym studiu gości profesor Jan Gajda, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Witam. Oraz Błażej Moder, członek Rady Fundacji Projekt Łódź, która jest jednym z inicjatorów tego projektu. Panie profesorze, jak narodziła się ta idea, ten pomysł uhonorowania Margaret Thatcher tym zaszczytnym tytułem? Taki pomysł się rodzi nie w jednej chwili, nie w głowie jednej osoby. Tutaj trzeba powiedzieć, że przy narodzinach akuszerowali i rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego, i Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, i Urząd Marszałkowski, nie mówiąc już o fundacji. Fundacja Projekt Łódź. Jaki udział w tej inicjatywie ma fundacja właśnie? Nasza fundacja zbudowana jest na ideałach, które propagują i gloryfikują ideę wolnego rynku. Dlatego Lady Margaret Thatcher, która uosabia te ideały, od zawsze była osobą, którą podziwialiśmy i której pracę bardzo szanowaliśmy. Dlatego jak tylko Uniwersytet Łódzki wyszedł z taką inicjatywą, od razu ją poparliśmy i wspomagamy troszeczkę Uniwersytet Łódzki w kontekście kontaktów międzynarodowych i zagranicznych we wsparciu, w organizacji tego przedsięwzięcia, bo pogratulować trzeba Uniwersytetowi Łódzkiemu, ale również Łodzi i Łodzianom za tak unikalny pomysł i tak unikalne przedsięwzięcie. Czyli to efekt dobrej współpracy, inicjatywy obywatelskiej, inicjatywy uczelni i władz miasta. Tak bym powiedział. Za chwilę porozmawiamy, jakie są przesłanki, dla których Margaret Thatcher otrzyma ten zaszczytny tytuł, a tymczasem zobaczmy, co nasi widzowie sądzą na temat tego pomysłu. Żelazna Dama była premier Wielkiej Brytanii. Była premier z Wielkiej Brytanii? Myślę, że pomysł bardzo słuszny. Że w sumie ludzi, którzy w jakiś sposób się wykazali, należy docenić. Jak najbardziej za, bo to jest porządna kobieta. Gdyby wszyscy byli tacy, to ten świat może by inaczej trochę wyglądał. To zależy od uniwersytetu. No. Margaret Thatcher jest bardzo wybitnym politykiem, więc sądzę, że może się jej należeć. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, dlatego że wiele zrobiła dla europejskiej polityki i światowej, więc dlaczego nie? A jednak jest wyrazistą postacią, a wyraziste postacie muszą się jakoś odznaczać. I chyba fajnie było. I to jest jakaś promocja dla Łodzi i dla Uniwersytetu Łódzkiego. Może to być jakaś forma reklamy. Poza tym grono naszych doktorantów honoris causa jest dosyć spore i są wśród nich wybitni ludzie. Także więc Margaret Thatcher moim zdaniem mogłaby do tego grona dołączyć. Myślę, że osoba godna na pewno. Biorąc pod uwagę jej zasługi w przeszłości, w czasie Solidarności, popierała nas, także jestem za. Ja wiem. Powiem panu tak, mnie to nie interesuje tak naprawdę. To jest dla mnie bardzo odległa osoba, ale jeżeli tak, to proszę bardzo. No, szczerze mówiąc, też nie mam zbytnio zdania na ten temat. Uważam, że ci ludzie, co decydowali, zrobili... To wiedzą, co robią. Wiedzą, nie? Co robią, słuszną decyzję. Promocja miasta, promocja uczelni. Same korzyści, myślę. No na pewno zjadą się jakieś ważne osobistości i Łódź w ten sposób będzie w jakiś sposób wysławiona w Europie i na świecie, mam nadzieję. Nie możemy bazować tylko na wizytach znanych ludzi podczas promowania Łodzi, ale wydaje mi się, że to jednak sprawi, że chociaż przez chwilę będzie o Łodzi trochę głośno w świecie. I cieszę się, że to właśnie władze uniwersytetu wpadły na to. Bardzo mi to cieszy, że właśnie w Łodzi. Dokładnie, mimo wszystko może jednak coś się jednak powie o Łodzi, nie tylko o emigracji polskiej w Londynie, tylko o jednak o uniwersytecie, o jakby ośrodku naukowym. Myślę, że nie, że to nie zależy od tej osobowości, tylko od naszego prezydenta i jego rządzących, którzy nic nie robią na czele z nim. W związku z tym ta postać w ogóle nam nie pomoże w naszych problemach łódzkich.
Nie sądzę, żeby tutaj coś się zmieniło, jeżeli ona przyjedzie i by dostała akurat od Uniwersytetu Łódzkiego. Chyba nie, to jest raczej tak właśnie. Chyba właśnie, że zrobione to po to, żeby zrobić po prostu jakiś rozgłos, ale czy to da coś, nie wiem, na przyszłość, to ciężko mi powiedzieć. No sądzę, że z takimi wielkimi ludźmi, jak się kontaktuje nasze miasto, które się rozwija, to myślę, że to może przynieść tylko korzyści. Jaki rozgłos, bo walczymy o to, żeby Łódź była centrum kultury europejskiej w przyszłości. Także sądzę, że będą pozytywy. Jeśli żyję, to jak najbardziej za jestem. Dobrze, dziękuję bardzo. Przede wszystkim to porządna kobieta była. Co możemy powiedzieć o Margaret Thatcher i o jej dokonaniach? Nie tylko dla Wielkiej Brytanii, dla gospodarki Wielkiej Brytanii, ale także Europy. Dla mnie jako młodego człowieka mogę powiedzieć, że podziwiam w niej upór, zdecydowanie i umiejętność często realizowania swoich pomysłów, ideałów, przysłowiowo idąc pod prąd, czyli nie uleganie modom, nie uleganie namową i bycie politykiem i osobowością niezwykle wyrazistą i zdeterminowaną. Dzięki temu zasłużyła sobie na przydomek żelaznej damy i dzięki temu może być ideałem i do naśladowania dla wielu młodych osób, którym dzisiaj mówi się, że świat jest konformistyczny i nastawiony na doczesne korzyści, a ta wiara w ideały i wartości, które się wyznaje, nie jest tak bardzo ważna. Żelazna dama, przede wszystkim konsekwencja w jej działaniu. Warto wspomnieć o tym, że nie wszyscy byli zadowoleni z jej poczynań. Czym się naraziła? Dlaczego przez jednych jest kochana, a przez innych nie bardzo? Może zacznę od tego, że przydomek Żelazna dama został jej nadany przez sowiecką gazetę Krasnaja Zvezda, co jest ciekawostką przy wszystkim. Gdybyśmy rozmawiali z mieszkańcami Wielkiej Brytanii, bardzo możliwe, że głosy były dużo bardziej podzielone. My jednak patrzymy na nią z perspektywy naszego kraju i tutaj trzeba byłoby powiedzieć tak zwięźle, że chcielibyśmy nadać jej tytuł doktora honoris causa za to, co zrobiła, żeby poradzić sobie ze Związkiem Sowieckim, który dość mocną ręką przetrzymywał nas przez 30-40 lat, za to, że jej dokonania ułatwiły sformułowanie przesłanek i zasad transformacji ustrojowej, którą Polska no, szczęśliwie już kończy przechodzić, ale wciąż jeszcze to jest w trakcie. No i wreszcie za to, co zrobiła potem, kiedy już system komunistyczny upadł, co zrobiła, żeby ta nasza transformacja się utrzymała, a więc to jest wsparcie finansowania funduszy know-how, wsparcie funduszu strukturalnego o wartości około miliarda dolarów, który czekał, żeby być użyty w wypadku, gdyby transformacja finansowo zaczęła podupadać. Na szczęście nie musiała, nie było tak źle. Wystarczy spojrzeć na Wielką Brytanię w roku 79, czyli kiedy Żelazna Dama obejmowała stery rządu, kiedy Anglia, Wielka Brytania nazywana była chorym człowiekiem Europy, bo to była upadająca gospodarka i mówiło się, że państwo może przestać być państwem rozwiniętym, a znów się stać państwem rozwijającym się. I nagle po tych 11 latach sprawowania urzędu Wielka Brytania była mocarstwem zarówno ekonomicznym, politycznym, jak i militarnym i wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi prowadziła wojnę przeciwko Imperium Zła, co doprowadziło do upadku systemu sowieckiego. Gdybym to mógł uzupełnić anegdotką, bardzo proszę. To w końcu lat 70. słuchałem wykładów znanego politologa amerykańskiego na temat polityki gospodarczej i pan Paul Taubman co rusz mówił, bo te kraje socjalistyczne kraje europejskie. Byłem bardzo zadowolony, bo byłem jedynym słuchaczem z tak zwanego socjalistycznego kraju europejskiego. Tylko te przykłady mi zupełnie nie pasowały do mojego kraju. Aż kiedyś Paul się rozgadał, powiedział, bo socjalistyczne kraje europejskie, jak na przykład Szwecja czy Wielka Brytania.